W lipcu 1945 roku Sowieci skrytobójczo zamordowali 600 mieszkańców okolic Augustowa i Suwałk. Do dziś nie wiemy, gdzie znajdują się ich groby. W naszym programie opowiemy Państwu o największej zbrodni dokonanej na ziemiach polskich przez Sowietów po zakończeniu II wojny światowej. Zbrodni skrzętnie ukrywanej przez cały okres PRL. Zapraszam Państwa. Kiedy w 1945 roku powstał rząd jedności narodowej, w niektórych miejscach Polski, w niektórych środowiskach jeszcze tliła się nadzieja, że postanowienia jałtańskie będą realizowane, że rzeczywiście to będzie rząd jedności narodowej. Ale chyba nie wszędzie tak było. Czy słuszna jest teza, że na terenach na przykład Białostoczyzny, Suwalszczyzny, tam tej nadziei już nawet nie było? Po 6 latach wojny i okupacji ludzie chcieli żyć normalnie. I to, wydaje mi się, było dążenie powszechne. Natomiast na tych terenach północno-wschodnich sytuacja była o tyle inna, że tam armia sowiecka przyszła już latem 1944 roku, a ludzie mieli pamięć o tym, że była tam do lata 1941 również. I mieli pamięć o tym, jak ona się zachowywała i z czym wiązała się jej obecność. I stąd już w 1944 roku nastąpiło przejście do nowej konspiracji, konspiracji antysowieckiej. Stąd okręg białostocki Armii Krajowej nie posłuchał rozkazu o rozwiązaniu, utrzymał swoje struktury w pełnej gotowości. Tam nie nastąpiła żadna demobilizacja i stąd właśnie tam ten opór, również zbrojny, był stosunkowo silny, jeśli patrzeć na resztę Polski. Czy można o tym powiedzieć, że tam ludzie wiedzieli więcej? Ludzie wiedzieli więcej, aczkolwiek myślę, że konieczne jest zaznaczyć, że cały ten obszar, na którym stworzono w 1944 roku Polskę lubelską, był połączony doświadczeniem wcześniejszej okupacji sowieckiej, tej nowej. W roku 1945 to województwo rzeszowskie, to Lubelszczyzna, Białostoczyzna, to jest obszar największych walk partyzanckich, największego oporu zbrojnego. W 1946 roku na czoło, w statystykach również UB, KBW, wysuwa się bardziej województwo krakowskie. Ale w 1945 roku to ściana, wówczas jak mówiono, ściana wschodnia, jest objęta największymi pacyfikacjami, jest objęta też dużymi operacjami przeprowadzanymi przez siły podporządkowane komunistom. Jak wynika z badań Piotra Łapińskiego, historyka IPN z Białegostoku, sąd wojskowy w tym mieście do 1955 roku orzekł prawie 400 wyroków śmierci. To chyba pokazuje, jaka była skala tego terroru na tych ziemiach. No to jest, powiedziałbym, w tym przedziale właśnie górnym, ale podobne statystyki ma właśnie województwo krakowskie. To pokazuje pewną skalę oporu. To byli ludzie najczęściej skazywani właśnie za konspirację zbrojną. I podobne, można powiedzieć, pewnie byłyby statystyki dla Lubelskiego czy Rzeszowszczyzny. Zupełnie inaczej one będą wyglądać dla na przykład Polski północno-zachodniej, gdzie tych wyroków było znacznie mniej. Ale myślę, że warto zaznaczyć, że terror ówczesny nie był skierowany tylko i wyłącznie w ludzi podziemia, w tych, którzy trwali w konspiracji. To był terror, który miał uderzyć w całe społeczeństwo, bo oddziały partyzanckie korzystały oczywiście z zaplecza wśród ludności, ale to miała być metoda sparaliżowania społeczeństwa strachem, po to, aby zyskać czas i warunki do budowy nowego stalinowskiego systemu władzy. No właśnie, pan poruszył bardzo istotną rzecz, to znaczy relacje pomiędzy konspiracją zbrojną, a pomiędzy ludnością cywilną. Bo to jest chyba taki trochę sztuczny podział, jeśli powiemy o tych rejonach, o których dzisiaj mówimy. Bo tam to byli po prostu ludzie, którzy mieszkali na tych terenach. Mężczyźni prawie wszyscy chyba byli zaangażowani w jakąś formę działania. Nie ma w ogóle takiej sytuacji, żeby gdziekolwiek partyzantka mogła się utrzymać bez poparcia miejscowego społeczeństwa. To jest fikcja. No to taki oddział może się pojawić, może przejść, ale jeśli on nie ma stałej współpracy lokalnej społeczności, jeśli ta społeczność nie dostarcza dobrowolnie, podkreślam to, dobrowolnie, kwater, żywności, a przede wszystkim informacji
o ruchach przeciwnika w terenie, to taka partyzantka nie utrzyma się nigdzie długo. Jaka była geneza obławy nazywanej augustowską? O tym będzie za chwilę film tej akcji poświęcony. Czy to wynikało z tego, że na tym terenie, w okolicach Augustowa, w okolicach Suwak właściwie nie było w ogóle posterunków milicji obywatelskiej, bo wszystkie zostały rozbrojone? Tam była bardzo silna konspiracja zbrojna. To wynikało właśnie z tego, że od początku 1945 roku, w momencie, kiedy Armia Czerwona poszła na zachód, tam odbudowywano w sposób niezwykle sprawny struktury konspiracyjne zbrojne. Zarówno właśnie tą siatkę terenową, jak i oddziały partyzanckie. Te oddziały partyzanckie nawet nie były tak silne, natomiast władza uważała, że one są tam bardzo silne. Ich wiedza po prostu była, no, powiedziałbym, bardzo przesadzona. I ponieważ były tam duże kompleksy leśne, równocześnie to był styk z granicą sowiecką, z Litwą, to też jest bardzo ważne, gdzie była bardzo silna konspiracja antykomunistyczna, antysowiecka, litewska. Przechodziły również tamtędy polskie oddziały partyzanckie, które jeszcze wycofywały się z Wileńszczyzny. I to wszystko spowodowało, że Sowieci w połowie maja 1945 roku podjęli decyzję o pacyfikacji tego terenu. I to warto podkreślić. Nie była to decyzja polska, to była decyzja sowiecka. I głównymi siłami, które dokonywały tej pacyfikacji, to były wojska wewnętrzne NKWD i Armia Czerwona, regularna. To były olbrzymie siły zaangażowane, kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zaprosić Państwa na film Artura Janickiego, który opowiada o obławie augustowskiej, ale także o tym, jak rodziny pomordowanych walczą o to, żeby ich pamięć nie zaginęła. Zapraszam Państwa do obejrzenia filmu. Byłem u babci z bratem i to wtedy ojciec przyszedł po kryjomu do nas odwiedzić. Jeszcze ostatni raz go wtedy widział. Lipca 2006 roku. Wieś Giby koło Sejn, Suwalszczyzna. Przy pomniku symbolicznej mogile 600 zaginionych Polaków odprawia się msza święta. Od kilku lat wystawa złożona z fotografii zaginionych wędruje po Białostocczyźnie. Zaginieni, porwani w lipcu 1945 roku przez okupantów Rosję sowiecką, zostali zamordowani. Do dziś nie wiadomo jak, kiedy i gdzie. Mój ojciec zginął w 45 roku w lipcu. Tak samo ojca rodzony brat i matki rodzony brat. Właśnie matki rodzony brat tutaj jest gromadzki Stanisław. Ojciec Piotr Kuźnicki i ojca rodzony brat Kuźnicki Leon. Ojciec był w Armii Krajowej, służył. Będę mówić wam tak. Nazywam się Scholasty Kazieniewicz. Z domu jestem Żabicka. Mój ojciec, Stanisław Żabicki z Zelwy, sołtys z Zelwy, został zabrany przez ruskich żołnierzy 14 lipca 1945 roku. Matki nie było, bo aresztowali wcześniej, bo szukali ojca, nie znaleźli, tu aresztowali matkę. A matki nie było i byłem u babci z bratem i to wtedy ojciec przyszedł po kryjomu do nas odwiedzić, jeszcze ostatni raz go wtedy widział. Przyszli po ojca dwóch rosyjskich żołnierzy, jakoby furmankę tam im gdzieś potrzebna była na coś. No i poszedł ojciec z nimi. Ale na noc został puszczony do domu. Wrócił jeszcze. Więc słychać było już, że to jest oblawa.
że ludzie są zabierani. Proponowali sąsiedzi tutaj ojcu, żeby ojciec gdzieś ukrył się. Albo wyjechał na ziemię odzyskane, bo już tam siostra jego była na ziemiach odzyskanych. Ale ojciec powiedział, że nigdzie nie pojedzie. Jeżeli mam być zabrany, to ja, bo chłopców zabiorę. O, jeden brat miał już 22 lata, drugi 17. No i dlatego został w domu. Mojej matki rodzony był brat zaresztowany, sąsiedzi, potem brat stryjeczny, zaresztowany 17-letni, też mocno był pobity. Po prostu on za ojca jego, bo ojciec był piłsudczyk, ochotnik, dosłużył się w 20 roku starszego sierżanta i dlatego chcieli zaresztować, jak przyszli po wojnie już. W 1945 w lipcu szukali mego stryjka, rodzonego brata ojca, ale był w Oświęcimiu, Niemcy zabrali, więc zabrali syna 17-letniego z pola. Ja strasznie zaczęłam płakać jako mała dziewczynka, chwytałam za nogi tych ruskich, żeby zostawili tego mego ojca. A mama przyniosła jeszcze wódki gdzieś miała, że zostawcie panowie, zostawcie mego męża, prosiła. Nic nie pomogło, zabrali. I tu dróżką, o tą dróżką poprowadzili na tą drogę. I tam stał samochód, tam dalej już było ludzi nabranych na tym samochodzie. I pojechali do Budwiecia. Dom i zagroda zasłużonego patrioty, sołtysa z Elwy, Stanisława Żabickiego. Żołnierz Armii Krajowej nie walczył w lesie. Organizował pomoc wsi dla walczących z bronią w ręku. Tak było w całym okręgu, w obwodach suwalskim i augustowskim AK. W Puszczy Augustowskiej, w wioskach wokół niej, rządziła Armia Krajowa. Okupanci Niemcy zapuszczali się tu rzadko i odchodzili ze stratami. W 1944 roku, gdy niemiecką zastąpiła okupacja wojsk ZSRR, Armia Krajowa Okręgu Białystok przekształciła się w Armię Krajową Obywatelską. Jako taka chroniła obywateli przed grabieżą i gwałtami Armii Czerwonej oraz przed rodzimymi zdrajcami z Urzędów Bezpieczeństwa. Dlatego w lipcu 1945 roku zarządzono terrorystyczną akcję, nazywaną umownie Obławą Augustowską. Sołtys z Elwy, Stanisław Żabicki, został ciężko pobity już w obozie filtracyjnym w Budwiedziu. Potem trafił z innymi do GIB, do największych zabudowań zagrody Szarejków. Miałem 10 lat, byłem przy tym, jako chłopak to tak tam wszędzie mogłem łatwiej podglądać, jak osoba by dorosła i wszystko widziałem bardzo, bardzo byli bici, bardzo dużo było tych tutaj ludzi zaresztowanych. W tych chlewach przez 7 dni przybywał mój ojciec. Żołnierze radzieccy pozganiali wszystkich ludzi tutaj do tych chlewów, a ja przez 7 dni ze swoją mamą codziennie przychodziłam, chciałam zobaczyć ojca. I przynosiliśmy jedzenie, każdy raz zabierał ruski żołnierz, jedzenie brał od nas i mówił, żebyśmy przyszli jutro, to jutro zobaczymy ojca. Jutro doczka ojca uwidzisz. Oni w tamtym chlewie siedzieli, ja w drugim chlewie, drabinka tego. To ja na tej drabince siedział, całymi dniami siedział, a oni tam stamtąd z tego brali i na górę wyprowadzali i na badania, potem jak nazad to przynosili prawie sztybnych, takie zbite te ludzie. Gdzie tam cholera? Są pokoje na górze, nad sklepem pokoje i tam właśnie badali. Wychodził człowiek bardzo pobity, obkrwawiony,
a po schodach to bardzo często nie szedł, tylko dostał jakąś kolbę karabinem i zjeżdżał. Jak zjeżdżał, tam toczył się. Na górce tam taki pokoik był. I tu tam na ścianach to krew, podłoga w krwi, to tak jak tapeta, tak jak w rzeźni, no. I tego. I takie o 6 igły leżeli. To jak te igły to ich bili, to nie dawali rady. To tam tego tłuczy się, to w drzwi o rzeźni, tak o palce wsadzi, a z tamtej strony poza paznokci, za paznokci, wisk, krzyk, jęk. Na ósmy dzień przyszliśmy i chleby puste, tylko sąsiedzi mówią, pani Szarykowa mówi, że w nocy wszyscy ludzie zostali z tych chlebów wywiezieni. Przynosili prawie na ręcach i wort otwarty tam wrzucą i też tam już, bo tam żołnierze byli w środku, no i oni tam siadali, no to z jednej strony nad bortem siedzą żołnierze, a te ludzie siedzą tak, bo i tutaj jak ja teraz siedzę, to drugi pomiędzy nogi znów siada i tak po kolei rzędami. Już tam nie ruszy się. No i 11 samochodów załadowali, pojeździ. Pani Szarykowa zawsze mnie mówiła, tak mnie serce mocno bolało, ale słuchałam tego. Powiedziała, jak jedną osobę wrzucili w kocu na samochód. I tak do mnie potem mówiła, że wiesz, Scholiu, chyba to twój ojciec już nieżywego chyba wrzucili na ten samochód, bo ci, co mogli, to sami wchodzili. A jeden był wrzucony. Zaczęli wywozić z wieczora od godziny 9, między 9 a 10. Stąd wzięli 13 autobusów. Ciężarówek. Tak, tak, przepraszam, ciężarówek, takich lublinków. I wieźli pod górę w stronę Rygoli. Potem tam, tak zwana jest linia kopana w lesie, część, którzy mogli, jeśli nie byli tacy pobici, to szli, gnali ich w stronę stanowiska, potem kalety i oni są pomordowani koło Grodna. Tam taka jest miejscowość Naumowicze. I tam są pomordowani oni. Samochód wracał za pół godziny. Wstępu nikt do lasu nie miał z cywilów. I oni 6 km wieźli w stronę Rygoli. No i jeszcze potem tam 2 km do granicy białoruskiej. Nie chcieli tu w Polsce, bo był właśnie ten wykryty Katyń. I to wszystkich pozabijać, tylko już na terenie Białorusi. A skąd pan to wie? Bo ja pracowałem w gminie, miałem terenową robotę. To gdzie jakieś takie było tam, no wysepka, jakaś tam górka, jakieś coś, ja tam wszędzie strząsłem, patrzyłem, że może to właśnie tam zamordowali. Nie ma tutaj, nigdzie nie zamordowali. Tylko tam koło Grodna. Jaminy pod Augustowem. Tu NKWD po prostu wezwało mieszkańców na wiejskie zebranie i aresztowało wszystkich. Część zwolniono po wstępnym badaniu, część po kilku dniach śledztwa. Kilkunastu przepadło bez wieści. Na cmentarzu zadbany grób żołnierzy niemieckich z 1918 roku. Groby Polaków rozstrzelanych przez Niemców w 1944 roku. I tylko symboliczna mogiła 16 zaginionych. Zamordowanych może pod Grodnem. Nie wiadomo. Łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny pokój, wieczne odpocznienie racz im duszom dać, Panie, a światłość wiekoista niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
Siedlisko rodu Wysockich w Białowodzie pod Suwałkami. Krzyż przypomina tragedię rodziny z 1945 roku. W pamiętnym dniu, 27 lipca, tata z rodziną zbierali wtedy siano, a w tym czasie, od kilku dni, w naszym domu byli partyzanci. Starszy brat nasz zauważył, że od strony południowej tyłem wkracza samochód na naszą posesję i zawiadomił tych akowców, którzy odbywali taką naradę. Wtedy oczywiście zrobiło się zamieszanie, zaczęli wszyscy uciekać i uciekli do stodoły. NKWD-ista zapytał, gdzie droga do żywej wody, więc tata odpowiedział mu, że zabłądziłeś, już nie ma drogi do żywej wody, nie ma przejazdu. Więc mu powiedział, ty sukien kocie, ty u ciebie bandyty są. I w tym czasie partyzanci w stodole usłyszeli, że to na nich chyba jest akcja. I tylnymi drzwiami, tak zwano wieżeją, wyrwali i zaczęli uciekać i się strzelać. Przez 5 lat Zagroda Wysockich była bezpieczną bazą oddziału AK. Ale tragedia Wysockich nie była wynikiem strzelaniny z partyzantami. Na listy skazanych trafili wcześniej, z donosu UB. No i w pewnym momencie, przypominam, z pokoju wyszli ci NKWD-ści i mieli na pewno jakąś listę i z tej listy odczytał. Odczytał tatę, odczytał siostrę starszą, odczytał młodszą siostrę. Ona miała 17 lat, a starsza Kazimiera miała 22 lata. I jeszcze tego właśnie narzeczonego starszej siostry Kazimiery też kazano się mu też zabierać. I żeśmy wtedy na podwórko z mieszkania wszyscy wyszli, no i wtedy było pożegnanie. Wie pan, moment tego też mi trudno do końca uświadomić, jak się to odbyło. W każdym razie żeśmy płakali. Natomiast ja jako bardzo do ojca przywiązany prosiłem, żeby tata mnie z sobą też zabrał. Proszę państwa, bardzo mnie przykro i smutno i proszę mnie wybaczyć, że mnie jest ciężko. Zbliżam się już ku końcowi, ale wciąż nie mogę zapomnieć tej chwili, kiedy zostałam sierotą. I jestem wdzięczna takiej instytucji jak IPN-owi, jak telewizji teraz, że o tym można mówić. Ale jeszcze byłabym bardzo szczęśliwsza, gdyby naprawdę widziała, gdzie są chociaż te kości tego mego ojca. Przez lata poszukiwanie zaginionych było niebezpieczne. Solidarność po sierpniu 80 roku upomniała się o ofiary. W 1987 roku powstał Obywatelski Komitet Poszukiwań Zaginionych w Obławie. W lesie pod Gibami odkryto zbiorową mogiłę. Reportaże o niej dostały się do serwisów światowych telewizji. 2 ekshumacje w 1988 i 89 roku dały podobny wynik. To groby niemieckich żołnierzy orzeczono. Gdzie więc groby zaginionych Polaków? W świetle obowiązującego w Polsce prawa takie działanie, pozbawienie miejsc ludności cywilnej, wolności, następnie bicie jej, przesłuchiwanie, stanowi poważne prześladowanie, które nie może być inaczej rozpatrywane jak zbrodnia przeciwko ludzkości. Zbrodnia, która nie może ulec przedawnieniu i która w świetle obowiązujących w Polsce praw nie ulega przedawnieniu. Natomiast pozbawienie życia grupy osób, które mają określone poglądy, są
narodowości polskiej nie może być inaczej rozpatrywana jak zbrodnia przeciwko ludzkości w postaci ludobójstwa. Społeczny Komitet, mimo szykan władz PRL, ustalił nazwiska prawie 400 zaginionych. Zebrał od rodzin zeznania i fotografie. To materiał dla śledztwa i dla wystawy fotografii bohaterów. Śledztwo IPN utknęło wobec odmowy współpracy strony rosyjskiej. Jeżeli chodzi o rolę polskich funkcjonariuszy UB, którzy, nie ukrywajmy, służyli pomocą wojskom radzieckim jako osoby przewodnicy, jako osoby dostarczające informacji, do chwili obecnej nie udało się nam zgromadzić takich dowodów, aby postawić tym osobom konkretne zarzuty lub nawet wskazać, że taki a taki funkcjonariusz dopuścił się takiego czynu. Udzielił pomocy organom państwa obcego do popełnienia przestępstwa. Na fotografiach Rosjanie dowodzący obławą, a młody człowiek w polskim mundurze to ich gorliwy współpracownik Mirosław Milewski, później minister bezpieczeństwa w PRL. Dziś pobierający generalską emeryturę, a mieszka w Lipsku nad Biebrzą, wśród rodzin swoich ofiar. Czyż w Polsce nic się nie zmieniło? To siedlisko rodziny Lutto. Wszyscy dorośli walczyli w AK. Jeden zginął w obławie. Reszta przetrwała w puszczy. Teraz ich potomek Marian Lutto jest starostą sejneńskim. Pamięta, nie zapomni. Stoimy przed pomnikiem, który jest symbolem tych, którzy zostali zabrani w 1945 roku, patriotów naszej ziemi, walczący o Polskę niepodległą. Ci ludzie zostali skrytobójczo zabici. Ci ludzie, władza ludowa, przepraszam, która poprzednio była, nazywała ich bandytami. I dzisiaj, zanim nie zostaną odkryte groby tych, to piętno na tych rodzinach i na tych ludziach pozostanie. Także wołam o to, ażeby odkryta została prawda. Gdzie są groby? Gdzie ci, którzy ich zamordowali? Czy są znani? Co roku w Gibach, w lipcu, odbywa się nabożeństwo, odprawiamy mszę świętą. Zawsze w tych uroczystościach uczestniczę, a ponieważ to tak jakoś nie nabiera tego prawdziwego rozmachu i ta prawda nie jest nagłośniona, na ostatnim naszym spotkaniu, tym eucharystycznym, jako jeden z przedstawicieli tej naszej rodziny rodzin, tej obławy lipcowej, po rozmowie z innymi jeszcze rodzinami postanowiliśmy zawiązać stowarzyszenie, żeby ocalić od zapomnienia ten bolesny fakt naszych rodzin i jednocześnie fragmentu naszej tej bolesnej historii. Obława augustowska to największa masowa zbrodnia Rosji sowieckiej, popełniona na Polakach już w czasie pokoju, w 2 miesiące po zakończeniu wojny. W obławie zatrzymano 7 tysięcy mieszkańców z powiatów suwalskiego, augustowskiego, części sokulskiego. 2 tysiące poddano strasznemu śledztwu. 600 wywieziono i zamordowano. Przed i po obławie ścigano, zabijano, więziono tysiące żołnierzy AK oraz ich rodziny. Ale opór trwał.
na ziemi augustowsko-suwalskiej do początku lat 50. Pod krzyżem w Gibach kamienie, jak kamienie rzucone na szaniec, tworzą pomnik. Zginęli, bo byli Polakami. To najbardziej zaszczytna dedykacja. Przez cały okres PRL-u to była zbrodnia, o której nie wolno było mówić. Jak to się w ogóle udało? Przecież ta pamięć widać było po tym, jak mówili ludzie, rodziny tych pomordowanych. Ta pamięć jest niesamowicie silna cały czas. No na szczęście w Polsce komunizm trwał tylko, można powiedzieć, tylko 40 lat. Czyli nie zdołano przerwać łączności pokoleniowej pamięci. Mamy tutaj na filmie ludzi, którzy pamiętali te wydarzenia bezpośrednio. Mamy też bezpośrednią możliwość czytania, korzystania z relacji, które były spisane czy w latach 80., czy jeszcze wcześniej, wówczas jeszcze w tajemnicy głębokiej, wówczas w ukryciu przed władzami w Polsce Jaruzelskiego, ponieważ no, do końca komunizmu nie wolno było mówić o zbrodniach komunistycznych, o zbrodniach sowieckich. Obowiązywał mit wyzwolenia, prawda, który do dzisiaj jest podtrzymywany przez niektórych. Można porównać tę zbrodnię do zbrodni katyńskiej. I to jest bardzo analogiczny mechanizm. No, trudno, żeby rodziny zapomniały. Tutaj jest olbrzymia grupa społeczna, która została pozbawiona swoich najbliższych. To jest elementarny po prostu obowiązek pamięci o zmarłych, których nie można było pogrzebać. To jest coś, co jest w każdej kulturze, na całym świecie, elementarnym zupełnie obowiązkiem. Obowiązek pogrzebania. Prawda? Dramat prawdziwie antyczny, można powiedzieć. Ale pamiętajmy o tym, że ci zabici, to jest, tak jak tutaj prokurator mówił, to jest zbrodnia ludobójstwa, ale zbrodnią przeciwko ludzkości jest pozbawianie wolności, jest pozbawianie, torturowanie, a to było doświadczeniem nie kilkuset osób, nie tych, którzy zostali zabici, ale wielu tysięcy mieszkańców, którzy przeżyli również. Warto też jeszcze jedną rzecz przypomnieć, dlatego że my tutaj mówimy o rzeczywiście tych ziemiach polskich, które się znalazły w granicach PRL-u czy obecnej Polski, ale to, co się działo na Suwalszczyźnie wtedy w lipcu 1945 roku, było dość typowe dla działań sowieckich na ziemiach wschodnich, na ziemiach, które Rzeczpospolita utraciła. Czyli potraktowano je trochę jak swoje. I tutaj po prostu my o nich nie wiemy, bo ci ludzie po prostu przepadli. Chciałbym zapytać o jeden wątek, który pojawił się w filmie, dość ciekawy. Mianowicie wątek współudziału w tej zbrodni jednak Polaków. To jest zbrodnia sowiecka, ale Polacy też w niej w jakiś sposób brali udział. Pojawia się tam taki w jednej z opowieści historia o tym, że Sowieci wiedzieli dużo, bo dostali informacje z UB, dostali informacje od konfidentów. Jak to jest możliwe, że na takich terenach jednak byli tacy ludzie? I co o nich wiemy? Jeden z akurat ukraińskich partyzantów ukrywających się jeszcze długo lat po wojnie powiedział, że w każdym narodzie jest kanalia. To jest cytat z jego pamiętników. I myślę, że to jest normalne. W każdym narodzie znajdą się tacy, którzy będą współpracowali z władzą, która ich za to wynagradza, albo daje im jakieś przywileje, albo możliwości wpływu. Dlatego w Polsce podziemie likwidowało konfidentów gestapo. Dlatego po wojnie wyszukiwano i likwidowano konfidentów UB, NKWD,
czy też funkcjonariuszy szczególnie zasłużonych w wyłapywaniu. No niezwykłe jest to, że Polaków. Tutaj widzieliśmy to zdjęcie. Tam na zdjęciu wyraźnie widać człowieka, prawda? I to człowieka nieanonimowego. Mirosław Milewski, jedna z takich bardzo ważnych postaci reżimu komunistycznego w Polsce. Czy przez te wszystkie lata... Wielka kariera. Właśnie. Czy przez te wszystkie lata nie... Dlaczego przez te wszystkie lata nie udało się tego człowieka osądzić, postawić przed sądem? A to jest wielkie pytanie dla wymiaru sprawiedliwości niepodległej Polski. No to on nie był jedyną osobą, której nie udało się osądzić. Niestety większość osób, które nawet jeśli w jakiś tam sposób, jednak dość symboliczny według mnie, były ścigane, uniknęły tej odpowiedzialności karnej, nie zostały osądzone. Milewski ale czy w ogóle była właśnie próba? Przywileje, tu nawet nie mówimy o odpowiedzialności karnej, przecież nie odebrano im przywilejów. Milewski, dzisiaj już wiemy, że nie żyje, bo zmarł niedawno całkiem, ale do końca życia pobierał wysoką emeryturę generalską przecież. On nie tylko nie został ukarany, ale on żyjąc między tymi, jak tutaj w filmie powiedziano, między swoimi ofiarami, cały czas mógł śmiać się im w oczy, bo on był człowiekiem o wysokim statusie społecznym, miał wysokie emerytury, które przychodziły do niego co miesiąc. Natomiast tamci wielokrotnie, ci sąsiedzi, żyją w biedzie, skromnie. No ale czy w Milewskiemu w ogóle toczyło się jakieś postępowanie? Toczyło się postępowanie, ale konstrukcja prawna tego typu śledztw jest taka, że pion ścigania IPN-u może wyłącznie ścigać za przekroczenie przepisów komunistycznych obowiązujących w danym okresie w PRL-u. I tylko za to może ścigać. Nie ściga się tych ludzi niestety z jakiegoś paragrafu, który mówiłby o ściganiu zdrajców. Po prostu. No ci ludzie byli zdrajcami. Ale to jest związane zbrodnie, ewidentnie. Prawda? Natomiast... Ale trzeba by było go za rękę złapać, trzeba mu udowodnić. Tak, trzeba byłoby złapać go za rękę i powiedzieć, że konkretnie tego i tego dnia wydał tą i tą osobę na przykład w ręce sił sowieckich. Mało tego, trzeba by udowodnić, że ta osoba zginęła. My dzisiaj uważamy te osoby za zaginione. Właśnie, czy strona rosyjska podejmuje w ogóle jakąś współpracę w tej sprawie? Czy są w ogóle jakieś nadzieje, że coś się więcej dowiemy niż wiemy dotychczas? Nadzieja zawsze jest, bo kiedyś może się zmienić władza w Rosji, może mogą się zmienić okoliczności. No, w ostatnich latach historycy poznali wiele materiałów z czasów Piotra I, więc zawsze możemy kiedyś, jak nie my, to następne pokolenia doczekać się tej wiedzy. Natomiast oczywiście to ma inne znaczenie, kiedy już będzie wielki dystans czasowy. Tym ludziom, którzy dzisiaj żyją, którzy jeszcze pamiętają tych zabieranych ojców z domów, tym ludziom dzisiaj pięknie by było, gdyby chociaż ten element prawdy został przywrócony. No niestety nie jest to proste. Współpraca, jak wiemy, również przy okazji zbrodni katyńskiej z Rosjanami jest trudna. No i cóż, ale strona rosyjska przyznała na potrzeby tego śledztwa, że istotnie ta obława miała miejsce. Natomiast nic więcej. Czy nie jest też smutne to, że z jednej strony to jest piękne, że powstaje obywatelski komitet i rodziny chcą, żeby pamięć przetrwała, ale czy to nie jest w pewnym sensie też trochę taki akt oskarżenia wobec państwa polskiego, że trzeba powoływać społeczne komitety, bo rzeczywiście ta pamięć nie jest taka, jak być powinna? No to jest generalnie pytanie o, ja bym wyszedł szerzej, o źródła państwowości tej niepodległości, którą nazywamy III Rzeczpospolitą. Ponieważ wbrew kilkakrotnym próbom, między innymi próbom podejmowanym w Senacie, nie dokonano w pewnym sensie symbolicznej restytucji państwa polskiego II Rzeczpospolitej. Dzisiaj w Konstytucji odwołujemy się do II Rzeczpospolitej, do pierwszej również. O PRL-u mówimy tylko w kategoriach tych cierpień, jakie PRL przyniósł. Natomiast faktycznie państwo polskie dzisiaj uznaje ciągłość prawną pochodzącą z okresu tworzenia
PKWN-u, dekretów PKWN-u. Dzisiaj nawet zbrodnia katyńska jest ścigana w oparciu o dekrety PKWN-u, co jest tak naprawdę, i to antyniemieckie dekrety PKWN-u, co jest pewnym uśmiechem, grymasem historii, prawda? Widzieliśmy tą niezwykłą wystawę, która krąży po Białostoczyźnie. Czy IPN też coś robi, żeby pomóc w upamiętnieniu? No IPN przede wszystkim prowadzi śledztwo w tej sprawie, oddział białostocki. Publikuje się i artykuły, i książki na ten temat. Ale warto też przypomnieć, że IPN uhonorował Obywatelski Komitet Poszukiwania Zaginionych Mieszkańców Suwalszczyzny tytułem Kustosza Pamięci Narodowej. Doceniono ten olbrzymi właśnie społeczny wysiłek, wysiłek, który zaczął się już pod koniec lat 80. jeszcze w PRL-u. I to nie były tylko rodziny. To warto podkreślić, że właśnie do tego komitetu weszli ludzie również spoza Suwalszczyzny, których po prostu bardzo poruszyła cała ta historia. I w 2007 roku ten tytuł został przyznany. To jest bardzo zaszczytne. Ja bym jednak podkreślił tutaj wartość tego, że są robione publikacje, są zbierane relacje, są one dokumentowane, ponieważ to jest wiedza, która odejdzie inaczej, by odeszła razem z tymi ludźmi, którzy jeszcze to pamiętają, a wkrótce no, będzie z takimi świadkami problem. Więc ja myślę, że biorąc pod uwagę trudności we współpracy międzynarodowej na tym tle, Instytut ma tutaj wielkie zadanie, które realizuje, ale też ostatnio na forum europejskim w ramach dyskusji o zbrodniach komunizmu ta obława augustowska została przypomniana przez właśnie przedstawicieli IPN-u i Ministerstwa Sprawiedliwości na forum obrad w Brukseli. A czy wątek tego śledztwa, czy wątek dotyczy wyłącznie tych, którzy tę zbrodnię przeprowadzili i dokonali, czy także tych, którzy przy niej współpracowali? Znaczy, czy Polacy, którzy mieli też ten swój udział, są w jakiś sposób poszukiwani, czy coś się w ich tak, sprawie? Tak, oczywiście. No, ta zbrodnia była pewnym kompleksem działań. Tutaj Polacy pełnili rzeczywiście funkcję pomocniczą, ale niezwykle istotną, dlatego że oni, ci funkcjonariusze Urzędów Bezpieczeństwa czy agenci Urzędu Bezpieczeństwa pełnili funkcję przewodników dla sił sowieckich. Oni wskazywali, gdzie konkretnie kogo trzeba zatrzymać i aresztować. Czy znamy ich nazwiska, czy się dowiemy, kto to był? Tak, znamy ich nazwiska, dlatego że to byli w przypadku funkcjonariuszy, no to po prostu funkcjonariusze, którzy byli na listach płac. To była jedna z ról wypełnianych przez UB i takie role UB, ale także działacze PPR-u spełniali praktycznie na wszystkich terenach. No, warto Polski. Też powiedzieć, że niestety w tej obławie augustowskiej, co prawda tak bardzo marginalnie, ale brało też udział regularne wojsko polskie. Pierwszy pułk piechoty, ten właśnie spod Lenina. I czy możemy, czy możemy być pewni, że ci ludzie też zostaną osądzeni, czy Polacy, którzy współpracowali? Jeżeli chodzi o Instytut Pamięci Narodowej, Instytut nie może zrobić nic, co nie jest uregulowane prawnie. No, tutaj wiele rzeczy też Instytut gromadzi tego, materiał dowodowy. Sądzi sąd. I to będzie na pewno dokumentacja dla historii. To też jest jakaś wartość. Szkoda, że tylko tyle. Dziękuję panom bardzo za udział w programie. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.